Koksownia Wiktoria sprzedana za 350 milionów złotych. Kupiły ją spółki Skarbu Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarzystwo Finansowe Silesia. Właścicielem Koksowni Wiktoria była Jastrzębska Spółka Węglowa. Spółka potrzebuje pieniędzy, by nie stracić płynności finansowej. Wysprzedaje część majątku. Ubiegłoroczna strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej to około 3 miliony złotych. W kwietniu sprzedała przedsiębiorstwo energetyki cieplnej za 190 milionów, teraz Koksowni Wiktoria za 350 milionów złotych. W sumie daje to 550 milionów złotych. Jednak jastrzębska spółka węglowa potrzebuje około miliona złotych.